Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj powerbank i urządzenie rozruchowe w jednym. Baseus Jumpstarter 20 000 mAh. Urządzenie nic nie wskazuje na wyświetlaczu, brak napięcia na USB, ale jest prawidłowe napięcie na wyjściu 12 V. Pokażę, jak jest zbudowane, jakie są częste usterki i zobaczymy, czy da się to naprawić. Zaczynamy od ostrego narzędzia, np. nożyka i robimy miejsce na otwierak. Następnie otwierakiem podważamy obudowę. Jest na zatrzaskach. Mam drugą obudowę, zobaczcie, gdzie są zatrzaski. Za łatwo się otwiera. Pewnie był już rozbierany. Zobaczmy, co będzie w środku. Pierwsza część obudowy zdjęta. Mamy teraz dostęp do śrubek. Na początek wyświetlacz. Delikatnie wyciągamy, aby nie uszkodzić złącza. Ta została w środku, ale to nie przeszkadza. Później ją wyjmę. Zdejmujemy drugą część obudowy. Uwaga, bo akumulator może być przyklejony. Zobaczcie, gdzie są i jak wyglądają zatrzaski. Jak podejrzewałem, ktoś już wcześniej próbował to naprawiać. Odpinamy przewód od płytki i odkręcamy śrubkę. Tu akurat jest już jedna za dużo. Teraz możemy wyjąć płytkę. To cała elektronika w tym urządzeniu. Dwie połączone ze sobą płytki. Tak wygląda po połączeniu z wyświetlaczem. Zajmijmy się jednak samą płytką. Ja już mam tutaj rozlutowaną. I brakuje układu ładowania, który często ulega uszkodzeniu. A tu jest drugi problematyczny element. Procesor też często ulega uszkodzeniu. Być może jest to efekt uszkodzenia układu ładowania. A tu mam połączone płytki. Procesor. Sprawdzamy, czy jest uszkodzony. Mierzę rezystancję na kondensatorze. Niska to zwarcie i wykonujemy próbę zwarciową. Taką próbę zwarciową w tym modelu pokazuję w innym filmiku. Niestety mamy tu zwarcie. W tym miejscu też mierzymy rezystancję i w razie potrzeby wykonujemy próbę zwarciową. Na tej płytce nie ma już układu ładowania.
On też często ulega uszkodzeniu i powoduje właśnie to zwarcie. Te pomiary możemy wykonać bez rozlutowywania płytki. Zobaczcie, mamy tu zwarcie. Podejrzewam uszkodzony procesor. Sprawdzamy układ zasilania. Tu nie ma zwarcia, ale układ ładowania był już wcześniej wymieniany. Niepotrzebnie, bo uszkodzony okazał się procesor, do którego nie znalazłem niestety wsadu. Jeszcze raz w powiększeniu sprawdzanie, czy nie ma zwarcia. Tu było zwarcie i wymieniłem układ ładowania. I sprawdzam zasilanie procesora. Lutuję płytki. Niestety nie udało się tego naprawić, ale już wiecie co i jak sprawdzić. Polecam też filmik o próbie zwarciowej właśnie w tym powerbanku. Całość składamy w odwrotnej kolejności. Tu nie ma być śrubki, zobaczcie dlaczego. Montujemy wyświetlacz i składamy resztę budowy. Tym razem nie udało się naprawić. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam też do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.